A zobaczmy, jak przyszłość wygląda. Hej, Katulenka! Super, że jesteście! Zapraszam Was na kolejny filmik. Ale zanim go zaczniemy, chciałabym Was poinformować, że czasami mogę coś... Nie mówcie, że oni chyba na każdym odcinku mają deala, nie? Tutaj też będzie jakiś deal? Niewyraźnie, albo tak źle powiedzieć, dlatego, że mam aparat na zęby właśnie teraz. Bardzo mi się podoba, bo na pierwszy rzut oka w sumie jest niewidoczny, dlatego że jest przezroczysty. Jest to aparat nakładkowy, który stosuję pod nadzorem. Kurwa, jaki tam jest biznes! Ja pierdolę, na każdym odcinku! Na każdym coś jest! O, oni chyba... Oni codziennie dodają odcinki? Stomatologii Bianko w Częstochowie i serdecznie pozdrawiam panią doktor Izę i cały personel. Tam jest naprawdę zawsze super. I słuchajcie, w moim sklepie pojawiła się nowa. I wiecie, dzieciaki to są bardzo podatne, nie? Ej, mamo, hej, Katulenka polecała. Ja chcę do tej dentystki, co te? Ja się boję, ty, znaczy ja chcę tam, on tam pod umysł spoko. Bo na przykład ja, jak byłem dzieckiem, to kto tak miał na mnie wpływ? Ronaldo chyba. Chyba tak. Wiecie, że kiedyś do nas na wieś przyjechały takie zakonnice i w remizie robiły takie pokazy dla dzieci. I kurwa mi powiedział, ja nie wiem, 90 to był, nie wiem, 8, bo to było zaraz po Mistrzostwach Świata, to może 98 i przypuśćmy, że to już była końcówka sierpnia, pewnie, by się już pewnie mistrzostwa skończyły, nie? To ile ja miałem? No tak 8 lat. I mi powiedziały, że jutro przyjedzie Ronaldo. Kurwa, ja trochę uwierzyłem w to. A finalnie to było tak, że była po prostu taka kukiełka przebrana w koszulce Brazylii i że wiecie, czyjaś głowa, dłonie tak za kotarą, że taki malutki był, nie? Ten człowieczek niby tak udawany. Ale ja mimo wszystko byłem zawiedziony. Bo myślałem, że... A może, może mają jakieś te... kontakt, nie? I że przyjedzie. Znaczy tak, nie, że na 100% byłem pewien, ale tak dawałem na to trochę szans, że... Trochę się czuję oszukany. Do tej pory to we mnie siedzi. Nowa limitowana kolekcja, skartowana... Oskamowały mnie w ten sposób właśnie zakonnice. ...napisem hejka, którą może... Ej, druga reklama! ...chcecie zamawiać do 5 stycznia. Są też nowe świetne case'y, m.in. taki przeźroczysty ze sznureczkiem. Ej, ciekawe, czy ona w ogóle chce to robić. Czy ona na przykład nie mówi, mamo, ja bym już nie chciała tych reklam. Za dużo jest, trzeba znaleźć balans. Za dużo reklam to też niedobrze, przeje to się widzą. Mamo, nie róbmy już tych reklam. Czy ona takie ma rozkminy, nie? Bo to trzecia już reklama, a mamy 50. sekundę w filmiku. Były już tak, aparat na zęby, bluzy, case'y. Które przekładamy sobie przez głowę i według mnie to jest bardzo fajny sposób, bo telefon mamy zawsze przy sobie i idealnie sprawdzi się na przykład na jakichś wycieczkach. Są też magiczne kubki. Kubki czwarte. I to wszystko na hejkatulenka.com. A teraz czas na kolejny szalony filmik. Zapraszam! Echu, minuta 10, nie? Hej, Katulenka! Super, że jesteście! Zapraszam Was! Czekajcie. Hej, Katulenka! Okej, zawiera płatną promocję. Co jest jakieś to znaczy? Super, że jesteście! Zapraszam Was na kolejny filmik. Ale zanim go zaczniemy, chciałabym Was poinformować. I słuchajcie, w moim sklepie pojawiła się nowa, limitowana kolekcja z kartowanym napisem hejka. I na hejka... No, super, my też lubimy ubierać choinki. Jak słowo. Ej, ten młody też ma chyba kanał już swój, nie? Ten jej brat. W końcu idź! No ale zaraz będzie druga połowa meczu, no please, no! Później, okej? Okay? Jak mówię teraz, to teraz! Natychmiast! Trzeba ubrać choinkę! No weź przestań, no! Jeszcze tydzień do świąt, no! A tu jest tylko jedna połowa! 45 minut! Później! No to co, idziesz, czy mam ci pomóc? Kiedy Maja Staśko się weźmie za te?
Bo kobieta tutaj ewidentnie przemoc psychiczna na mężczyźnie i groźba związania. Nie? Czy takie treści Maju Staśko powinny być prezentowane młodzieży? Młodzież teraz takie rzeczy ogląda, tak? Że mężczyzna to ma usługiwać kobiecie? Czy patriarchat nie przerodził się zamiast w równość, to czy się nie przerodził o 180 stopni? I jakby to nazwać teraz? Wiesz, czy mam ci pomóc? Skąd mama wzięła tą linkę tak szybko? Mama jest szybka jak flash. Tata, radzę ci, lepiej szybko idź. Po krótkiej chwili namysłu postawiam, że okej, okay, idę. Przecież widać, że ten mężczyzna jest zastraszony. Gdzie jest moja Staśka? Idę, okej, okay, mam mecz. Matriarchat to by się nazywał, okej. Okay. No i to ja rozumiem. Nie ma tej linki, jak mama ją zbudowała, przecież na nią to coś się patrzyłem. Ej, no coś się stało, no mogę otworzyć. No wiesz co, udajesz. No wiesz co, ty mi już tak na złość robisz, nie... I znowu, nie, że chłop jest w stresie, bo coś się zacięło i wie, że zaraz zbierze opierdziel. A córka patrzy, nie, na te zachowania. Maju Staśko, gdzie jesteś? To żeby była jasność, szanowni państwo. Ja sobie tutaj żartuję, bo wy może zobaczycie szota i powiecie, o Boże, kurwa, co za gość. Jest konwencja taka z przymrużeniem oka. Nie chcę ci się ubierać w tych choinę, tylko o meczu myślisz. Zaraz ja to sprawdzę. Zobacz, no, tak. Zobacz sobie. Marcel, mam złe przeczucia. Ja też. No i co? No. Co się nie da? Trzeba mieć sposób. O, i to znowu pokazuje, że mężczyzna niezaradny, kobieta zaradna i na dodatek krzywda się dzieje mężczyźnie, nie? Zobaczcie, a jesteśmy dopiero w trzeciej minucie. Tata, nic nie jest! Ja chyba muszę odpocząć. Pójdę sobie tam na dół, na kanapę. O nie, Mariusz, nie chciałam. Nie, już wszystko okej. Okay. Ile widzisz palcy? Trzy. No tak, trzy. No to nic ci nie jest. To chodź wskakuj po tą choinkę, bo... O, widzicie właśnie. O, tak? To do roboty. Nic, do roboty, dalej do roboty. Nie fajnie, ani chwili odpoczynku. Udało mi się otworzyć. Mogę powiedzieć, że widzę 6. Co mówiłeś? A w ogóle nie mówi się palców? Ja też mam problem czasem, jak jest mecz meczów, to nie wiem jak ten, ale mówi się palcy czy palców? Co? Jak mi ta głowa boli! Wiesz co, ja chyba tych palców 6 widziałem, 6! No nie, już powiedziałeś, że 3, teraz już ściemniasz. Weź się w garść, mamy misję do wykonania. Jaką misję? Co ty gadasz? No wiesz, no musimy ubrać choinkę. Dzisiaj, choćby nie wiem co, za wszelką cenę. No, szalałaś. Widać, co ten tata udaje. Przecież nawet nie napił sobie guza. Co tam mówicie, dzieci? Nic, tylko żeby tata już tak wstawał, no, wie? Właśnie, no dokładnie. No tatuś, wstawaj. Nie udało się. Dobra, no trudno, no. Poświęcę się do tej misji i już wstaję. Idę. Znowu się pierdolno. Upokarzający dla mężczyzny. Zaraz ustara się leżył. Głupie schody, syny się malnąłem. No wiesz co, szkoda mi cię, ale widzisz jak to jest, jak się oszukuje? O, Olaf! Oni, tu jest jedna bombeczka! Ciekawe jak to jest tak nagrywać rodzinie, bo niby taki też fajny macie kontakt z rodzicami. Też się niby uczycie od małego, że trzeba pracować, nie? No bo to robota, te dzieciaki są w robocie tak naprawdę. Niby połączenie pracy i zabawy, no ale gdzieś tam ta praca jest. No zobaczymy, nie? Wiadomo, to też jedne dzieciaki tak to znoszą, inne znoszą tak. Czy nie masz dzieciństwa, czy ja wiem? Kurwa. Chyba nie do końca tak jest, że nie masz dzieciństwa. Ja bym tego nie nazywał wykorzystywaniem dzieci.
Bo trzeba by było z tymi dziećmi pogadać, nie? Jak one na to patrzą. Dawaj rękę do psiakopusa. Myślę, że jak będzie w odpowiednim wieku, no to ten, to jest, ja bardzo na przykład jestem ciekawy, bo ona jest chyba pierwszą taką polskim dzieckiem, który ma taki kanał i się przeobraża. Bo często właśnie jest, była kiedyś taka osoba, jak ona się nazywała? Coś tam podróżuje, mała podróżniczka Nela, czy jakoś tak. I ona też właśnie robiła biznes, jak była takim dzieckiem, ale teraz jak już jest nastolatką, to już chyba nie potrafi się tak przeobrazić odpowiednio, żeby gdzieś tą karierę pociągnąć, nie? Nela szalona reporterka. I pytanie, czy Hejka Tulenka będzie potrafiła. Przeobrazić. Bo kto się na przykład dobrze przeobraził? Robił content dla dzieci, a później wydoroślał i robi content taki poważniejszy jako tako. Na przykład Stu się nie potrafił przeobrazić. On już miał 30 lat, a dalej robił dla bardzo młodej widowni content. Freeze próbował się przeobrazić. Może delikatnie mu się udało, ale też jest dalej dla młodej widowni. Blałek blokowi się nie udało. Może Rezi? Klaudusiek? Bo kiedyś robiła content dla dzieci, a teraz ma OnlyFansa? Okej. Okay. Multi? O, może Multi. No, no, to tak. Multi chyba tak. No, bo on teraz robi taki muzyczny content bardziej. A robił jednak kiedyś taki dla młodej widowni. Mama, a jak my w ogóle tego Ingi przeniesiemy, ile to nam zajmie? Marcelku, tyle ile trzeba, damy radę, chodźcie, chodźcie. Dobra. Jak nie macie takiego hacyka, albo takiego snureczka na bomb, żeby zawiedzić bombkę? Da, mnie znudziło trochę, skipnę sobie. No nie, no ja... No czym ja się w ogóle martwię? Przecież to jest włącznik do... Do tej, do bramy, no. Ale o tym zapomniały. Ta-da! Ej, no hello! No dalej! No co jest? No co jest? Już by się mogła przeczołgać dołem. Co się stało z tą bramą? No hello, dalej! Takie rzeczy! Okej, może się przycisnę. Właśnie! No przycisnę się może, dobra! Nie. Nie, ale teraz opuścili. Oszukują nas. Tyle miejsca, no. Malutko! I'm stuck! O kurde, no! I'm stuck. No ale co mam za wyjście? Spróbuję się przycisnąć. O, się tak jakoś. Ile to robi wyświetleń? No, po 5 dniach 200 koła jest, nie? Okej. O nie! O! O nie. Ani w to, ani w to nie mogę! Ciekawe, czy mają sąsiadów, nie? I sąsiedzi patrzą przez okno i... Zobacz, Stasiu. Coraz dziwniejsze te wstępy. Utknęłam. Ratunku! Okej, Marcel, to którą bombkę wybierasz? Nie biorę tą. No to ja tą. Okej, dokończymy ustrojenie naszych choinek. I wracamy po mamę, dobra? No. Okej, chodźmy. O nie! Śnieżynka! Śnieżynka, chodź! O, jesteś! Wiesz co, mam sprawę do ciebie. Idź zawołaj kogoś z domu. No idź, no proszę cię. No, słyszysz? No nie idziesz. No jak masz iść? Nie, jak ja mogłam iść śnieg, jak byłam mała. Dobra,
No, ale już lepiej. No świetnie. Super. Halo, gdzie biała? Nie, trochę kontent męczący, takiego widza jak ja. Dzięki, Zając. Wszystkiego dobrego również na święta. Ale wyświetlę. O, 12 dni temu prawie 500 tysięcy. Nie, to jednak oni nie wrzucają tak często. Myślałem, że oni robią daily. Ale mają, zobaczcie, 3 kanały. Jest jeszcze tutaj siema tu Marcel. A, bo w sumie jak złączyć te wszystkie kanały razem, to wychodzi i daily. Bo tutaj co 3 dni dodawany jest odcinek jakiś. Młody pewnie też reklamuje. O, tutaj jakieś super robots. Siema tu Marcel! O, ten kanał otrzymał pieniądze lub darmowe rzeczy, żeby zrobić ten film. Czyli YouTube Kids ma inne oznaczenia i nie można komentować. Tutaj komentarzy zostawiać. Ale to też jakiś deal jest, no to wychodzi. To są biznesy, nie? Takie kurde, takie kanały. To najlepiej zarabiają w ogóle na YouTubie, takie dziecinne. Tutaj, a nie, tutaj jest, już chyba nie dodają. Hej, hejka! Hej. Witajcie na kanale Pachut z Familii. Dokładnie tak. Słuchajcie, zobaczcie idę, tak właśnie. Mam trochę wrażenie, że oni robią tego YouTube'a już kilka lat, ale oni nie do końca czują, że rodzice tego nie czują. A nie, dobra, to jest 2 lata temu. Że tak nie są jeszcze te swobodni, rodzice, nie? Bo dzieciaki to tam dzieciaki, nie będę tam ich krytykował za grę aktorską czy za coś, bo są jeszcze dzieciakami. Ale rodzice to właśnie nie czują jeszcze tego. Na nasze podwórko, bo wołamy dzieci do domu i one nie chcą przyjść. I jak przyjdą, będzie już późno, to i na kolację będzie późno, więc kolacja idzie do nich. Żeby jasność, to będzie chodź zakupowy. Ej, to też dziwnie tak mieć, nie? Że na przykład, dobra, matka mówi tak. Dobra, idę zrobić dzieciakom kanapki. I mówią, nie, ale wiesz co, nagrajmy, żeby content jakiś był do filmu. To nagrajmy, że niesiemy jej te kanapki, nie? Żeby coś było do materiału już, jakieś przebitki. Już taki jest inny sposób myślenia. Ja to kumam, ale to jest męczące na dłuższą metę mega, nie? To jest bolączka bycia twórcą internetowym. Wystraszyli się! Cześć! Przyszła kolacyjka do was! Okej, okay, zobaczcie, chodźcie zobaczyć, jakie fajne mają gniazdko. No, tutaj, zobacz jaki klimat. No właśnie, pokazać tam, ale nie mam jak podejść. No to teraz podejść. O, teraz. Jezus, teraz... Jaki kanał mówicie? Misia i ja? Misia i ja, A, to kiedyś widziałem. Ej, to inny kanał taki, że z rodzicami, Jezu. Ej, jak ja będę miał dzieciaki, kurwa, co tam będzie się działo, nie, na tym YouTubie. Albo w ogóle oleję i nie będę już robił YouTube'a, nie wiem. To będę musiał wezmę dzieciaka, jak będzie miał 3 lata i mu powiem, słuchaj, masz już 3 lata, musisz zacząć na siebie zarabiać. Ja ci nie będę wybierał zawodu, nie. Możesz iść łopatować do sąsiada, śnieg odgarniać. Możemy nagrywać, bo ja mam trochę skilla w nagrywaniu YouTube'a. I zobaczymy, co powie. Nie, do niczego zmuszać nie będę, zadam po prostu pytanie, powiem, jesteś wolnym człowiekiem.